żeby strofowali, tylko jakieś rozwiązanie, żeby ewentualnie znaleźć. I mi się wydaje, że tu na komisji budownictwa będziemy mieć czas i miejsce, żeby dyskutować. Będziemy mieć czas i miejsce, żeby dyskutować i jakieś rozwiązanie znaleźć. Może się uda znaleźć jakieś rozwiązanie. Dziękuję. Proszę pani, czy ty jeszcze chciałeś zabrać głos? Nie. Nie, to już jest wypaczne przeciągnięcie. Ty chciałeś zabrać głos? Nie. Tak, no ja bym chciała powiedzieć, że na pewno właśnie komisja będzie to rozpatrywać i myślę, że tutaj pewne rzeczy być może uda się jakieś, tylko chciałabym też, żebyście Państwo mieli tam jakąś takie poczucie, że no temat nie jest łatwy do rozwiązania w tym sensie, że to tak da się przepisem łatwo, prosto, bo jakby jest to konflikt interesów kilku osób, kilkudziesięciu, kilkuset nawet i rzeczywiście ten problem no nie jest od dziś i ja mówię, no trzeba być też wyrozumiałym i poczekać cierpliwie, aż oni odjadą tam z tego, no ja nie, no ja tylko widzę takie rozwiązanie, po prostu być wzajemnie sobie jakąś tam życzliwym w tej trudnej sytuacji, bo niestety podziemnych parkingów nie stworzymy tam, bo nie mamy na to środków ani możliwości jakichkolwiek. Tak, jeszcze no. Kolega Stroński. Jest taka sprawa, kierowcy jadą z góry, od razu się ustawia na chodnik, z wózkiem nie przejedzie, bo ani po jednej, ani po drugiej stronie i musi iść środkiem ulicy, musi iść i z góry znowu jedzie następny, jedzie samochód i drogi bez względu. Sami kierowcy doprowadzają do tego, że tam nie ma, tak jak tutaj pan powiedział, trzech rzędach stoją. No to trzeba by zaapelować do tych kierowców. Proszę Państwa, moment. Takie dyskusje będziecie sobie prowadzić na komisji. Natomiast padły w tej chwili pytania skierowane do pana Łukasza i pozwólmy mu odpowiedzieć. Bardzo proszę, panie Łukasz. Znaczy, no, rzeczywiście, żeby nie przedłużać, no, bo rozumiem, że ta sprawa będzie na komisji i tam będzie dyskutowana. Natomiast odpowiedzi tylko tutaj do dwóch panów. Odpowiadając, no to nie chodzi o to, żeby im zakazać parkowania na moment, kiedy oni wysadzają dziecko. No oczywiście, że nie. I my to rozumiemy. Jakby nie mamy tym, powstało miejsce dla osób niepełnosprawnych do parkowania też na tym parkingu, został wydzielone. Nikt przeciwko temu nie protestował. To miejsce jest. Ludzie go nie zajmują z tego, co widzę, mieszkańcy też, żeby ktoś bez identyfikatora tam parkował. I my to w 100% rozumiemy. I ja nie mówię, żeby oni rano wysadzali dzieci pod kościołem i kazali im stamtąd iść. Nie, broń Boże. Ja mówię bardziej o kwestii wywiadówek właśnie, żeby wskazać rodzicom tam miejsce, żeby, no bo jeżeli na wywiadówki nie jedzie się z dzieckiem, tylko jedzie dorosły rodzic i wtedy może podejść. I to by ułatwiło sprawę. Chodzi o tego typu rzeczy, a ta sprawa poszła dalej i poszła do Rady Dzielnicy, dlatego że nasze interwencje po prostu bezpośrednio tam u dyrekcji nie przyniosły żadnego skutku, pomimo tego, że parokrotnie się udawaliśmy i prosiliśmy, żeby takie działania podjąć i żeby ten problem rozwiązać. W związku z tym to stanęło. A tutaj jeszcze tylko jedno zdanie. Teren powinien być terenem publicznym, ale oczywiście, że można go wyłączyć. Tak samo jak jest strefa parkowania, gdzie mieszkańcy tego rejonu posiadają zniżkę na abonament. W związku z tym tak samo te drogi w centrum miasta zostały wybudowane za pieniądze publiczne, natomiast jedni parkują tam za 10 zł, a drudzy za 250. W związku z tym to nie jest żaden argument dla mnie. Jeżeli zrobię, ja jestem, mogą zrobić płatną strefę pod moim blokiem, ja chętnie zapłacę 10 zł miesięcznie, żeby mieć tam miejsce do parkowania. To nie jest żaden argument. Ale źle nie zrozumiał, tam nie ma żadnej drogi, nie ma wydzielonej drogi. A działka, żeby postawić jakiekolwiek znaki, musi być działką drogową. Proszę Państwa, wchodzimy w szczegóły, wchodzimy do merytoryczną. To może już to zrobimy na komisji. Pismo będzie na komisji praworządności. Jesteśmy w dalszym ciągu w punkcie oświadczenia i komunikaty. Dyskusja już jest zakończona. A w oświadczeniach chcesz jakieś oświadczenie? Nie, nie, nie. Dobra. Proszę Państwa, teraz podajemy terminy komisji. Bardzo proszę, po kolei. Komisja Budownictwa i widzę, że idzie do kalendarza. Nie, 16 grudnia. 16 grudnia. Ale zaraz, ja się umawiam. 17. No po 9. 9. 9 grudzień, godzina 17. No nie wiem, bo umawiałeś się z Komisja Kultury Związku. 16, godzina 18. 16, już wiadomo. Komisja Zdrowia.
17:30. Mieszkaniówka 12. Komisja mieszkaniowa 12. Komisja bezpieczeństwa 4 o godzinie 18. O, i to jest, panie Łukaszu, proszę sobie zapisać. Pan Górka. Dobra, Górkę. 4. Weź pan węgiel i flaszkę. Węgla już nie można. Dobra, za chwilę podyskutujecie, jak zamknę. 4 grudnia o godzinie 18 i macie problem, który tutaj jest w piśmie, ochrona środowiska. Proszę państwa, wbrew wcześniejszym tutaj takim naszym ustaleniom wewnętrznym, ja zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, natomiast jeżeli to państwu nie przeszkadza, mówię to do członków, to 18 o godzinie 18, z 11 na 18. O 18. 18 grudnia imieniny. 18 o godzinie 18. Proszę państwa, zanim podam termin sesji, to jeszcze chciałbym dwa słowa powiedzieć, jak zarząd w tym momencie przewiduje ten okres świąteczno-noworoczny. Mianowicie proponujemy, żeby 19 była sesja o zwykłej porze, czyli o 17:30. Będziemy proponowali, ale to potwierdzimy 19, spotkanie opłatkowe albo 16, albo 9 stycznia. A 30 stycznia, jeśli mnie pamięć nie myli, w ostatni czwartek to będzie sesja. Ale o tych dalszych szczegółach, czyli spotkaniu opłatkowym, które przewidujemy na forcie, oraz o sesji, to poinformujemy 19 grudnia. Ale mniej więcej tak planujemy, żebyście państwo już mieli świadomość. Albo 9, z tym, że 6 jest Trzech Króli, to nie wiem, czy to taki, no ale albo 9, albo tydzień później, czyli 16, chyba koło godziny 18 na forcie. A sesję byśmy 30 stycznia zrobili normalnie tutaj w siedzibie Rady Dziewięć. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby coś powiedzieć? Nie ma. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 36 sesji Rady Dziewięć. Dziękuję za dyskusję. A teraz chcemy powiedzieć, panie